Cześć, ja jestem Pattinson, a to jest Weekend na Farmie, seria z gry Farming Simulator 19. Zapraszam cię serdecznie na kolejny odcinek pod domem sąsiada. Miałem sprawy do załatwienia, do obgadania, tematy. Się rozglądałem przed zakupem. Z sąsiadem tu się dogadywaliśmy, że może będzie to na sprzedaż. Trochę oglądaliśmy, trochę zaglądaliśmy. Aha, tu już widzę, drzwi nie działają, tak? Zawiasy do wymiany, nie chcą się zamykać. Dobra, szybki teleport, taksóweczka. Taksóweczka? Halo, taksóweczka? Może nie tak, tylko tak. O, jest i pierwsza wełenienka. Ile mamy? 5 litrów. No, zawsze coś. Ale nie ma to tamto. Dzień jest ten sam, który w odcinku poprzednim. Jest to ciąg dalszy ciągu dalszego, więc serdecznie cię odsyłam i zapraszam do poprzednich odcineczków, żebyś wiedział co, jak i gdzie. Przede wszystkim kliknij dzwonek, żebyś nie ominął już kolejnego, następnego odcinka, na który gorąco serdecznie cię zapraszam. Zbiornik na gnojowice, niby umyty, ale to jednak po gnojowicy trochę dymi, więc tak w szopce. Przyczepy trochę za długie, podwiate się nie zmieściły, ale zaczynamy w poprzednim odcineczku. Zakupiliśmy sobie tutaj owce na nasze pastwisko, zaczęliśmy już produkcję wełenki i niestety szukałem wody, szukałem i znalazłem studnia głębinowa, ciśnieniowa z wodą. Niestety z poprzedniego odcineczka no nie mogliśmy, siłą rzeczy nie mogliśmy nabrać tam ze zbiorniczka z placu zabaw, co na moje no słabe jest, bo powinno dać radę, no ale nie dało rady. Więc musieliśmy wykopać swoją studnię tutaj. Ile mamy? Mamy tutaj 20 owieczek, po 10 z każdego koloru. Brązowo-czarna i biało-czarne. I mamy jedną belkę, tam wrzuciliśmy. Teraz dorzucimy drugą. A właśnie. Co najważniejsze, nie przyniosłem miotły. Ale jeszcze zdążę. Do jutra rana jeszcze mam czas. Franek tam chyba do 20 czy 21 ma otwarte. Jak to zazwyczaj marketing, chociaż nie jest po 18, trzeba by jutro rano iść, bo to jednak nie market, nie? Oni do 18 mają otwarte. Dobra, pójdę jutro rano po miotłę i jutro tu posprzątam. Napełnimy jeszcze im wody, proszę bardzo, z Mausera jak najbardziej. Tutaj mamy blisko, myślę, że takie samo coś zrobimy przy konikach, przy krowach, jak już kiedyś w końcu się dorobimy tychże zwierzątek. Sprzęt gasimy, woda niech się tu uzupełnia, a my nie stoimy, nie czekamy, tylko lecimy. Lecimy tym razem teleport. Aha, a nasze kurki? Nasze kurki, aha, to jest nasze stare. Nasze stare. Tu jest nowe, o, po 10 z każdych. Za 20 godzin następna, tam chyba dokupię jeszcze tych kurek. Ale to może później muszę na pewno dosypać im tu dosyć sporo. Dobra, się ogarnię później. Okej, okay, a teraz szybka taksóweczka. Taksóweczka do sklepu. I nasza walterka stoi już. Nasza walterka świetnie, wiosennie malowana. Żółto, niebiesko, błękitno. Niebo, słońce itd. itp. Siema. Ponownie dzisiaj. Znaczy dzisiaj dnia gry i dzisiaj w sumie dnia rzeczywistego, ten sam dzień, ja cały czas siedzę, cały czas gram. A to jest ciąg dalszy ciągu dalszego, więc otwieramy katalogi? Nie, nie otwieramy. Najpierw idziemy na ryneczek, ryneczek Lidla. Nie, tu jest nasz siewnik. Nasz siewnik, który wytrzymał z nami 21 dni, jest wartny 22 tysiące. I sprzedajemy 4-metrowy siewnik Wanderstata. Decyzja taka, ponieważ pól jest coraz więcej, a my czasu mamy coraz mniej. A teraz wchodzimy w katalogi, w katalogach szukamy. I mamy siewnik. Siewnik na testy, na próbę. Dostaliśmy takiego Wanderstata Rapida. Z tym, że on już ma opcję powiększenia, którą wykorzystamy na pewno w następnym czasie, jak już tych pól będzie jeszcze więcej.
Niby niedużo, niby byłoby szybciej, ale co za szybko, to niezdrowo. 10 tysięcy drogą nie chodzi. Lepiej kurnik postawić albo dokupić owiec. Więc na razie szósteczka, to i tak z czwórki na szóstkę o 50% zwiększamy nasze tutaj naszą część roboczą. Do tego no też warto zostawić sobie trochę pieniążków. Jedyne co, dokupuję zbiornik na nawozy. Mam nadzieję. Tak, bo to jest seed, to jest no, to jest seed, czyli na nasiona powiększenie, to jest frozer na ten i to jest seed i frozer powiększone na nasiona plus nawozy, a ja chcę tylko nawozy póki co. 10 tysięcy wiem, ale tutaj już chodzi o nawozy. Mam nadzieję, że no taka konfiguracja i przede wszystkim weźmiemy sobie, ile to kosztuje? 2000. Czarny kolor za 2000. No dobra. Niech będzie. Coś innego. Kupujemy. 6. Nie! Nie kupujemy. Ile on kosztuje? 88 tysięcy. Nie, moment. Czerwony. Nie generujemy. My go dostajemy, wypożyczamy, wypożycz na testy. Właśnie, ja bym tu o mało nie walnął gafy. Pożyczamy go, zobaczymy jak on działa. Tak. Okej. Okay. Nie, ja nie chcę się tutaj, jakby to powiedzieć. Aha, jeszcze, dawaj katalogi, a trzeba napełnić go. Palety, 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 tu są, tu są. O. Paleta z saletrą i z lubofoską. Polskie nawozy takie o 2100 litrów za 4000. A jak to standardowo stoją? 1000 litrów za 2000. No, czyli mało, wiele, koszty są te same. Bierzemy tą. Grupa azoty. W sumie jedno i drugie to samo, nie? Ale dobra, na razie tą. Tom. Pod zboża. A tutaj pewnie pod ten. Dobra, bierzemy tom do zbóż. Lubofoska. Lubofoska pod zboża. Jak najbardziej. Kupujemy paletkę tego i kupujemy paletkę nasionek. Pioneer Seed. Kupujemy. I lecimy, lecimy już oglądać. Jest nasz sprzęcior wynajęty. Oczywiście mam tutaj w magazynach u siebie trochę tych nasion, no ale oczywiście nie będziemy tracić czasu, bo czas to pieniądz. A nasion i nawozów nigdy za wiele. Wszystko oczywiście, mam nadzieję, w tym sezonie. Znaczy, w tym to może już chyba nasion nie, bo trochę wbrew pozorom tego mamy. I zużyć tego nie zużyjemy, ale najgorsze jest to, że właśnie po wysypaniu, po tym opróżnieniu siewnika powstanie nam zwykła standardowa paleta, nie te workowane. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? Sprzęt jest wynajęty, więc na pewno przed zwrotem trzeba będzie sprzęt ten. Opróżnić. 1600 nawozu nam wlazło. Otwórzmy może, zobaczmy jak to w ogóle. Nasiona wejdą chyba całe. A ja nawet nie spojrzałem. Moment, wejdźmy jeszcze w te katalogi. Jakie to ma w ogóle zapotrzebowanie kucykowe? Zapotrzebowanie 210 koni. Czy jak? Moment, moment, moment. O, tutaj nasiona weszły całe. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeżeli chodzi o ten siewnik, oczywiście odsyłam i zachęcam na mojego bloga. Aha, i ten ma 210, i ten ma 210, więc przyjmijmy, że jednak ta szóstka wymaga trochę mniej. Na moim blogu oczywiście znajdą się jakby to powiedzieć, posty i informacje, skąd pobrać taki siewnik. Tam też znajdziesz statystyki na temat zbiorów i opłacalności produkcji. A my lecimy już na pola i zaczynamy siać. Mamy już wieczór, godzina prawie 19 gry, więc no,
trzeba zasuwać. Kul jeszcze do obsiania trochę jest. Sadzarką już tam co miałem, to poobsadzałem. Kukurydzę, nie kukurydzę. Teraz trzeba to wszystko jeszcze poobsiewać. Ła, Franek! No już nie patrzę na tych ludków, bo oni i tak wchodzą w nas, nie usuwają się. Standardowo by tam odskoczył na bok. Od razu się... Frania! O, i po Frań. Od razu się przyznaję, oczywiście nie testowałem, nie sprawdzałem. U mnie jest to typowo na żywca, bez reżyserki żadnej, bez żadnych tam wielkich prób i testów. Ja po prostu sobie gram i co jakiś czas w pewnych strategicznych momentach włączam nagrywanie i nagrywam dla ciebie odcineczek, gadam, gram i nagrywam. Jedziemy na pola 49, najbardziej oddalone w narożniku naszej mapy. Tu, gdzie ostatnio zakupiliśmy nowe pole, chcę właśnie tutaj się pochwalić. Od razu sobie zobaczmy. Pole zostało już przygotowane. Tu oczywiście coś tam sąsiad przed sprzedażą zdążył już zasiać. Nie udało się kupić, jakby to powiedzieć, przed siewem. No ale co zrobić, jego strata, skoro tak się pospieszył. Wiedział, że i tak będę chciał kupować. Rozmawiałem z nim. Pomimo wszystko to i tak postanowił siać. Od razu jakiś może GPS-ik. Skoro mamy, to czemu by nie? Korzystamy. Ustawiamy. Teraz co my tutaj siejemy? Tutaj miał być rzepak. Miał być tutaj rzepak. Okej, więc nie ma to tamto. Rzepak. Opuszczamy, włączamy. Trzeba to przesiać. Niestety, bo tutaj jest zasiane, gdzie my tu w narożniku. Aha, soja jest zasiana. My to przesiewamy na rzepak. Dostosowujemy do naszych tutaj realiów, do naszych kryteriów, naszych wymagań. Czy już się robi od razu? O. To by musiało być skultywatorowane, bo nam się nie robi druga faza nawożenia. A nawozy nam schodzą. No cóż, nic nie zrobi na to. I niestety trzeba też tak jakoś wjechać, bo nawet nie widać różnicy, gdzie jest siane. Będzie trzeba tu przyjechać później z nawozami. I jakieś nawozy jeszcze sypnąć tu na tym kawałku. No tak to jest, jak się, jak to się mówi, przechodzone pole się kupuje. To potem wychodzi jak wychodzi. No niestety nawożenia drugiej fazy nam nie wchodzi. Grunt, żeby nam wchodziło, żeby nam soja cała zniknęła, żeby wszedł nam rzepak. Pasek pomiędzy polami został zaorany, drzewo zostało wycięte gdzieś tam do tyłu. Na razie wyrzuciłem, przesunąłem w te krzaki, w te zarośla. Sprzedawać to drzewo będziemy, jak będziemy sprzedawać więcej drzew, jak będzie akcja drzewa. Z takim jednym już nie chciało mi się tam ciąć go i zasuwać. No i tak to wygląda w tym momencie. Teraz tak, żeby tutaj... Chociaż sąsiadom tu za bardzo nie ujadę. O, damy radę. Dobra. Widzę, bardzo ładnie się zakręca z tym siewniczkiem. Myślę, że nawet ósemka, jakby była, to by też dała radę. No i ten pasek tutaj, wracając do tematu, ten pasek tutaj został zaorany, zwapnowany. No tak wyszło, jak wyszło, bo tu sypnąłem już nawóz, żeby wyrównać całe pole. Znaczy wszystkie zostały rzucone nawozem. A tu no niestety to wapno, nie wiem czemu tak wyszło. Jest jak jest. W każdym bądź razie zostało to już wcześniej przeze mnie przygotowane. Piękny siewniczek. Nie ma to tamto, ale myślę, że... O, leży nasze drzewko. Właśnie. Ja chcę tak, żeby dosiać tu do końca. Bo naprawdę tu nawet nie widać.
gdzie tu jest siane, a gdzie nie jest i nie chciałbym się pogubić. To też dlatego mam tego GPS-a. No i fajnie. A ja Ciebie zachęcę w tym momencie może do subskrybowania kanału, ponieważ subskrypcja buduje i rozwija ten kanał. Do łapkowania, które zachęca na pewno do nagrywania. I dzwoneczek, pamiętaj dzwoneczek, który przypomni Ci o kolejnym odcinku nadchodzącym już niebawem. Już są plany, już są pomysły kolejne. Tutaj oczywiście można powiedzieć trzeci z kolei odcinek, który powstał jednego tego samego dnia, ale jak już mówię, ja gram i nagrywam w trakcie własnej rozgrywki, tak? W trakcie własnego grania ja po prostu się tutaj bawię w wolnej chwili, gram sobie, rozgrywam farminga. Dla mnie jedyną opcją jest to, żeby włączyć nagrywanie obrazu i nagrać po prostu tutaj to, co się dzieje na monitorze. W międzyczasie ubrać słuchawki z mikrofonem, pogadać trochę. No i gdzieś tam później dopiero dopisuję jakiś tytuł, mniej więcej co robiłem. Zrobię jakąś miniaturkę oczywiście przed nagraniem czy po nagraniu. Gdzieś tam nagle łapię obraz, robię miniaturkę. No i tak powstają filmy, tak? W czasie po prostu grania, nie? Nie, tu nic nie jest reżyserowane, nic tu nie jest tam szykowane pod jakby to powiedzieć, planowane wielce, tylko jest po prostu grane. I też wychodzi jak wychodzi, że i z tekstem, z mową się tam czasem przytnę, czasem zatnę. A i różne takie cyrki. Ja tu przed nagraniem nie wchodzę 15 razy, nie... Pół białe, pół czorne. Tak, jedno koło takie, drugie takie. Fajnie to jest, fajnie to wygląda w ogóle. Nie wchodzę tu 15 razy w jednego save'a, żeby tutaj szykować, sprawdzać. Ja po prostu gram, tak? Jeżeli ta modyfikacja działa, a w sumie tego Rapida już używałem wcześniej w moich rozgrywkach, wiem, że działa, wiem, że się sprawdza, więc teraz też go używam. Jeżeli są modyfikacje takie chociażby jak worki, które użyłem dopiero pierwszy raz teraz, no to nie wiem, czy działa, ale jeżeli zadziałało, widzę, że działa, to na pewno trafi to na mojego vloga. Będzie tam, bo są, u mnie są po prostu te rzeczy, które ja mam i które przede wszystkim działają, bo na pewno jeżeli kiedyś przyjdzie taki moment, że zastosuję jakąś modyfikację ciągnika kombajna i to niestety nie będzie działać, na odcinku okaże się, że to nie działa, to potem będę decydował, albo po prostu cofnę ten zapis, chociaż raczej będę chciał zastosować wtedy nową modyfikację na wynajem, żeby nie stracić pieniążków, ewentualnie oczywiście sprzęt. O. Oj, co się tu zaklinowałem? O co? Bo nie wiem. Aha. Włączmy już światełka, bo zaczyna robić się ciemno. Błysnęła 19:30. No i oczywiście, jeżeli to nie będzie działać, to ja tego na pewno na blogu nie udostępnię. Zostanie to automatycznie po nagraniu usunięte z mojej gry, z mojego save'a. I nie będę tego polecał. Poza tym, całą resztę, która jest na blogu, jest polecana przeze mnie, działa na pewno. Została przeze mnie sprawdzona, u mnie działa, w każdym bądź razie u mnie działa i na pewno polecam. Są tam też obliczenia, jeżeli chodzi o zbiory. Możesz prześledzić moją rozgrywkę, jak gram, jak nagrywam, jakie mam zbiory, jakie ilości się zbiera i ile się na tym zarabia. Jeżeli chodzi o tą mapę, o tego save'a, to też również są tam ceny, bo...
z tego co zauważyłem, to na różnych mapach są różne ceny. Akurat na tej mapie są ceny bardzo podobne co na mapie oryginalnej, jeżeli chodzi o poziom normalny. Zresztą o każdy poziom, no bo potem kwestia poziomu to jest w tym przypadku 40% więcej lub 40% mniej. Takie są realia tej gry. Nic innego. Nie wiem, jakim systemem jest to liczone, ale tak jest. No i jest tam na pewno opłacalność. W tym wypadku rzepak nie jest najbardziej opłacalny, ale też dla urozmaicenia gry, żeby też to się za szybko nie znudziło, nie sieje jednej i tej samej uprawy przez cały czas, że tylko opłacalne, tylko lecę systemem. O, ty się nie składaj mi jeszcze. Jeszcze mamy jeden rządek. Lecę z systemem siewu wszystkiego po trochu. A ja robię ostatni przejazd, mam jeszcze do zasiania tam jedno pole, trochę się oddalę, 49, 50 i tamto pole obsieję poza odcineczkiem. A tobie w tym momencie dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek, który niebawem na moim kanale. Pamiętaj, subskrybuj, komentuj i udostępniaj. I dzięki bardzo, na razie, trzymaj się, cześć!